styczniu tego roku, 1933 roku, byłem w getcie i był normalny dzień w getcie. To byłem na dużym getcie, koło Miłej. I ja mieszkałem na Miłej, mniej więcej, na Stawkach. Stawki tam. I był normalny dzień w getcie. Ale wieczorem był bardzo okropny. Zobaczyliśmy te ogniska na różnych skrzyżowaniach ludzi i SS-owcy się ogrzewali. Tak, dlatego, że było okropnie zimno. To było, to myśleliśmy, że co się zostanie. Po nocy, po południu przychodzili te SS-owcy z megafonami i tak samo chcieli nas, żebyśmy wyszli z domów. Nikt tego nie usłuchał wtedy. To była pierwsza, to nie było powstanie, pierwsze oparcie. I myśmy myśleli, i oni widzieli, że nikt nie wychodził, to oni oddali to. Myśmy w getcie myśleliśmy, że było straszne zwycięstwo, bo oni się wycofali, myśmy nie wyszli, myśmy jak pierwszym razem w naszych życiach nie byliśmy tacy posłuszni. Tak, posłuszni, tak. I my myśleliśmy, że to było zwycięstwo, ale to było nie było zwycięstwo, dlatego oni widzieli, że będzie odpór po raz pierwszym razem. Były takie potyczki, było strzelanie. Ja w mojej książce opisuję to całe, tą całą akcję, ale po 3 miesiącach, w kwietniu, oni to zaatakowali, bo widzieli, że to nie będzie prosić Żydów, żeby wyszli, to nie było skutkowane. To teraz jesteśmy w kwietniu i w tej nocy kwietniu myśmy widzieli, że coś się stanie. Moja komórka, z którą ja byłem połączony, była na Lesznie może 300 metrów. To ja przeprosiłem, myśmy jedli już ten kolację, ten seder, i potem przeprosiłem się, muszę się połączyć z kimś. W tym adresie, gdy była nasza komórka, 2 ludzi było tam. I pytam się, co się staje? O, jest, strzelają tam w innym getcie, w małym getcie, to już strzelanie nowe. I wtedy zaczęło się strzelanie. Teraz na Lesznie oni nie strzelali do nas pierwszym dniem. Kilka budynków było zapalonych. Były pożary. Myśmy nie wiedzieli, czy to było skutkiem artylerii, czy to, były te pożary. Ale po 2 czy 3 dniach myśmy byli, te artyleria i maszyny karabinowe, wszystko strzelało do nas. Myśmy mieli bardzo, nasza komórka miała kilka rewolwerów, mało amunicji. A byliście w ramach żobu, tak? Żydowskiej armii? Tak. No. Po wojnie, to ja po zagładzie, to wiedziałem, że się nazywa Żydowska Obrona Bojowa. Bo w czasie to było, myśmy... Walczyli. A skąd była broń? Proszę? A skąd mieliście broń? Było szmuglowane. Przez broń musiała być smuglowana przez kanałami. Dlatego, że jeżeli ktoś w placówce miał broń, to cała placówka była zastrzelona. Na kilka okazji to mój łącznik na polskiej stronie, na aryjskiej stronie, dał mi kilka kulek. Bo te kulki były po oczyciach, to
Myśmy wiedzieli, nie wiem dlaczego, nasz dowódca naszej placówki wiedział, czy ta waha gra, czy nie gra. To jak ta waha była dobra, grała, to pozwolili mieć te kulki ze mną. Ale jeżeli nie waha grała, to musiałem pozbyć tego. Wrzuciłem te kulki na ziemię. To myśmy, jak to powstanie wybuchło, to po dwóch dniach, trzech czy czterech od nas, myśmy nie mieli niczego, nie broni, nie amunicji, to myśmy się wycofali. A mieliście kontakt z innymi oddziałami? Nie. Czy sami byliście w tych parę osób? Nie. Nie mieliśmy radia, nie mieliśmy żadnego kontaktu. Przedtem, przed powstaniem, to mieliśmy kontakt, bo myśmy chodzili do nich z Leszna na Miłą, czy na Zamenhofa, czy coś takiego, na Nowolipki. Ale wtedy nie mieliśmy żadnego kontaktu. To myśmy się wycofali do tej dzikiej dzielnicy, która była już wypuszczona. Judenrei, żydowsko, czysta żydowsko. I wtedy byśmy słyszeli, że tam było tą artylerię i te wszystkie grzmoty tej artylerii i karabiny maszynowe. Myśmy widzieli, że jest, ludzie się biją, a myśmy nie mogli się dostać, nie wiedzieliśmy, gdzie oni są. To myśmy się ukryli w piwnicy, w jednej piwnicy. W tej piwnicy były kartofle i ziemniaki. Wszystko było zgniłe już. To ja... ja nie wiem, ile było dni czy tygodni się ukrywałem w tej piwnicy. Dlatego, że byłem chory, miałem świeżbę i miałem dezynterię. To... Byłem troszeczkę, jak to się mówi po polsku, straciłem świadomość. W nocy myśmy wychodzili z tej kryjówki, może się dostaniemy do tego muru, będzie ten mur był wyrwany, coś takiego, to może się wyjdziemy na inną stronę. Ale po kilku noc, to ci moi koledzy gdzieś wyszli, ja byłem tylko samotny, jeden. To ja chodziłem z powrotem do tego, na dzień chodziłem do tej piwnicy. Używałem te ziemniaki, które były jak woda była, do picia i do umycia się. Miałem koszulkę ze sobą. Ta koszulka była czysta. I ona będzie moim biletem, jeżeli chce się wystać na polską stronę. I pewnego dnia byłem, straciłem świadomość i wyszłem rano, po południu wyszłem z mojej piwnicy i tam był taka widziałem taką grupę Żydów, tak samo jak ja byłem, byli złapani, bo te Niemcy, to nie byli Niemcy, byli Ukraińcy, czyli oni szukali nas. Złapali mnie tak samo i chodzili z nami w stronę Unschlagplatzu. Chcieli wziąć na Unschlagplatz, nie było żadnego ratunku. Byliśmy może 100 czy 2, może 100 metrów od tego Unschlagplatzu, walka była już skończona. Getto było zupełnie spalone. Kilka budynków było stały, ale normalnie wszystko było. To myśmy byli może 100 metrów od tego Unschlagplatzu, ta cała kolumna tych naszych ludzi, może 30-40 Żydów było w tej kolumnie. Ktoś strzelał skądś, z jakiegoś budynku tam strzała wyszła. To ci nasi, ta nasza eskorta, to byli Ukraińcy zdaje się, oni wszystko
do ziemi, bo ta walka była skończona, ale artyleria i te czołgi były ciągle tam w tym getcie. I ta artyleria zaczęła strzelać do tego domu, z którego ten strzał wyszedł. I wszyscy upadli na ziemię. Ja nie upadłem, ja leciałem z powrotem gdzieś. To było jeszcze jednym cudem, dlatego że nie byłem zastrzelony. I ukryłem się znowu w jakimś budynku, który był zdemolowany. I w nocy oczywiście te szczury chodziły tam koło mojej twarzy. To wyszedłem, była piękna noc, księżyc świecił. I ja wyszedłem do tego muru, w kierunku tego muru. Koło tego kierunku muru spotkałem dwóch innych Żydów, młodych ludzi, tak jak mnie. Jeden miał granata i były takie trzy czy trzy cegiełki z tego muru były wywalone. To oni chcieli tą... Cegły są nieduże, mniej więcej. Dwa czy trzy cegły tam były wywalone. Myślę, że jeżeli była ta, żeby to więcej było tych wywalonych, to my musimy wycisnąć się z tego mura. Oni rzucili ten granat, był straszny wybuch, ale nic się nie stało. To oni uciekli, bo ten wybuch był okropny. A ja nie wiem, dlaczego ja stałem, dlatego byłem słaby, byłem troszeczkę... Widziałem te trzy... I nie wiem, czy to było, nie mogę powiedzieć z pewnością, czy były trzy, czy cztery, ale były małe. Tak. Ja byłem chudy oczywiście, miałem... Myślałem sobie, słuchaj, tylko teraz, ale nigdy. Wziąłem tą moją koszulkę, wyciągnąłem moją rękę z tą koszulką. Jak nie wiem, do tej chwili nie wiem, jak się wydostałem z tego getta.